Kolejny odcinek wielkiego motoryzacyjnego projektu na trasie Royal Trip High Five. Ja swoją e-klasą podróżuję po Polsce i pokazuję, jakie to ciekawe perełki kryją się w zakątkach naszego kraju. Dziś drugi dzień z rzędu Katowice, w tym samym miejscu co wczoraj, Audi R8 nagrywałem i jest ze mną Paweł i jego Ford Shelby GT500. Ho, ho, ho. Merry Christmas! Brzmi ciekawie. O jest, drze mordę. Cześć Paweł. Siema. To jest twoja perełka. Tak jest, to jest Ford Shelby GT500. Rok 2013. Wersja na 20-lecie wydania auta. Dodatkowo to wersja jest trackpack, czyli głównie jazdę na torze. Różni się od zwykłych wersji większymi tarczami, lepszymi zaciskami. Z przodu mamy 6-odtłoczkowe Brembo. Dodatkowa chłodnica. Chłodzenia skrzyni, tremek 6-stopniowa, wszystko w manualu jest oczywiście, więc też ma swoje przełożenia. W tym aucie praktycznie wszystko jest zmodyfikowane. Czeka jeszcze na ostatnią modyfikację na kompresor od wersji Super Snake Kennebella. Czyli będzie jeszcze większy kompresor, jeszcze większa moc. Tak, wtedy powinien osiągać około powyżej 800 koni. A teraz ile ma? Teraz ma około 750. Przyspieszenia rzędu 100-200, około 6,5. To już mocne. Kiedy opona dobrze sklei oczywiście, tak? Więc... No tak, teraz mamy ciężko, żeby to osiągnąć. Chociaż 100-200, czy ja wiem? Zobaczymy. Tak czy inaczej, otworzymy maskę i będzie mi bardziej prościej opowiadać o tych rzeczach, które... Jasne, wyręczę cię. Jaka leciutka macha. Ja nie wierzę, co tu się dzieje. Jaki dolot wielki, zabandażowany. Dokładnie, to jest największy dolot, jaki jest do tego auta GLD. Takiego to naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio widziałem taki dolot. Kompresor SVT. Tak jest, 2-3 litra. No najbardziej kompresor już taki zmodyfikowany do lat 2014. Inna przepustnica, całkowicie inny dolot, inne wtryski. Całkowicie inna rolka od kompresora. Kompresor jest portowany, czyli jest powiększona jego pojemność. Dodatkowy napinacz, żeby ładnie każdy boost był fajnie napięty i fajnie dmuchało. Chłodnicy jednak nie zobaczymy, bo by trzeba było zdjąć kompresor. Musicie na słowo uwierzyć, że jest większa. On jest cały taki niebieski, w sensie każdy Ford Shelby GT500 jest niebieski właśnie? Silnik? Słuchaj, to jest malowanie z oryginale, tu nic nie było zmieniane. Mhm. On jest hand-built, czyli po prostu goście go składali. No tak, własnoręczna robota. Tu jest też plakietka gościa, który tam to składał. No i co? No najfajniejsze to są przeżycia, jak wejdziesz do tego auta i zaczniesz im jeździć, tak? Więc tu mamy pełną moc na tylniego torsena. Każda zmiana biegu musi być w miarę robiona przez osobę chociażby troszeczkę doświadczoną w tych autach. Nie mam. Są kontrole trakcji, natomiast te kontrole trakcji działają zbyt późno dla osób, które przesiadają się na moc powyżej 700 koni przy manualnej skrzyni biegów, tak? Czyli łatwo o rozróbę na mieście. Dokładnie, czyli po prostu przy konwersji z jednego biegu na drugi no, trzeba wiedzieć mniej więcej, co i jak. Jakie mamy obroty, żeby no, przypadkiem nie wylecieć gdzieś, nie? Jasne. Paweł ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, którą dzisiaj sprawdzimy, ponieważ związany jest służbowo z pomiarem głośności natężenia dźwięku, tak? Dobrze mówię? Tak. Teraz sobie zobaczymy, czy osiągniemy maksymalną wartość, jaki ten sprzęt może pokazać. My teraz rozkładamy i zaraz lecimy z tematem. Paweł teraz odpala furę i sprawdzamy. O kurde! 125. 125. O kurde. Czemu akurat GT500? Dlaczego masz ten samochód? Ile? Jak długo go masz? Słuchaj, ja z Mustangami jestem od 7 lat. Wcześniej miałem Forda GT. 2010 roku również V8. Było tam 350 koni, też na tylnią oś. Po prostu zakochałem się w tych autach, jednym słowem. Kolejnym jeździłem tamtym autem 5 lat. Po 5 latach troszeczkę mi się znudził już. Chciałem coś więcej. Bałem się zdradzić to auto. Zdradzić Forda, bo chodziło mi po głowie C7, Corvette'a. O tak, była niedawno w filmach. Natomiast jednak sercem zostałem sobie z tymi autkami. I no...
wybrałem GT500 jako już no, topowe auto Forda, które można naprawdę nim pociskać i niektóre auta za dużo większe pieniądze to no, po prostu zjadę. Nie? Właśnie, no bo tutaj to jest GT500, to jest totalnie coś innego niż Ford GT zwykły. Tak przynajmniej jest w teorii. Czy potwierdzasz to, że jakby przekłada się to na prowadzenie, bo jesteś posiadaczem jednej generacji, tej samej generacji Forda, to jest chyba polift, tak? Tej piątej generacji i tamten to był zwykły Ford 400 chyba 20 koniec czy 50. Tutaj masz dużo więcej. Chodzi to tak. Ford GT V6 to są całkowicie inne auta niż Ford Shelby GT5. No właśnie, o tym mówię. To jest po prostu w budę Forda zapakowany niezły performance, nie? Który daje takie możliwości doświadczonym kierowcom, że naprawdę można cuda z nimi robić, tak? Więc nie można porównywać tego auta w żadnym wypadku do Forda GT, nawet do Forda GT500, też z tych roczników, bo to jest całkowicie inne auto, tak? To jest całkowicie inne newtonometry, całkowicie inna skrzynia biegów, przełożenia, moc, zawieszenie, więc de facto te auta są inne typy aut w ogóle i też to się przekłada w eksploatacji i w kosztach tych aut. Pomijając oleje, filtry i tak dalej, bo to jest wiadome. Trzeba zwracać uwagę na kilka rzeczy. No, mi na przykład już raz strzelił pasek, zbytnio był napięty. Był oryginalny pasek, natomiast tą mocą został zainstalowany pasek RPM-a, czyli taki wzmacniany pasek. Koszt rzędu takiego paska, wymienia się go przeważnie, zależy jak się jeździ. Jak się jeździ torowo, no to się wymienia przeważnie takie paski. Co 10? Raz w roku. Raz w roku mniej więcej, no tam jazd w okresie letnim to tam może jest 7-8 na torze w moim przypadku akurat. Więc fajnie paseczek wymienić. To taki paseczek dobry kosztuje 1000 zł na przykład, tak? Ten samochód ma, poza kamerami powiedziałeś mi, ponad 1000 Nm momentu obrotowego. Tak. To jest 1050-1060 momentu. Oryginalnie przed koło 900 miał, została trochę moc podniesiona, w miarę bezpiecznie. To jest jeszcze ten stary kompresor, który był montowany właśnie w wersjach 2013-14 TVS-a. To jest ogólnie silnik, który się nazywa Trinity. W przyszłym roku, jak zdrowie pozwoli i wszystko będzie w porządku, chciałbym go wymienić na kompresor z wersji Super Snake Kennebella. Jeszcze mocniejszy. Jeszcze mocniejszy, ale to zobaczymy. Bo na razie jeszcze doświadczenie pozwala mi za bardzo, żeby rozwinąć pełne możliwości tego auta. Jasne, że tak. Z jaką maksymalną prędkością może pojechać ten samochód? Słuchaj, fabrycznie może rozwinąć prędkość do jakichś 305-310 km na godzinę, tak? Realnie nawet więcej. Na niemieckich autostradach koło... Tak, na torze. 290-300 na godzinę. I właśnie, jaki jest feeling wtedy? Bo to jest auto, nie powiem, że kanciaste, ale nie jest demonem opływowości i aerodynamiki. Słuchaj, jak masz kask założony... To się nie boisz. Prędkości, to nie słychać tych oporów powietrza, które latają ci koło głowy. Więc no, wtedy tylko modlisz się, żeby nic się nie stało. Rozumiem, jasne. Dodatkowo jeszcze ci powiem, tak. Zawieszenie całkowicie w tych autach, tak jak w amerykańskich autach, ludzie mówią, że nie skręcają i tak dalej, natomiast tu zostało wymienione zawieszenie, zawieszenie glitowane Varishoka, czyli takie zawieszenie totalnie torowe, z trzema możliwościami regulacji. Dodatkowo są założone na dyferencjale, nie widać tego, chyba że się tak troszeczkę niżej schylimy. Nie zobaczymy. Na dyferencjale są założone linki Wattsa, czyli linki, które pozwalają przy zakrętach ustawiać wał w optymalnej położeniu, tak? To bardzo też wpływa na przyczepność tylnego zawieszenia. Dodatkowo są też obniżone, czyli zamontowane, regulowane tylnie wahacze. Obniżone poniżej osi tylniego mostu dyferencjału, więc przyczepność tego auta jest całkowicie inna niż w Shelby seryjnym oraz w Shelby z roczników 2010, 2011, 2012. Jesteś w stanie teraz na szybko stwierdzić, jaki to jest koszt, jaki modyfikacji, słuchaj, jaki to jest koszt? Część kosztów została zrobiona już przez właściciela w Stanach. Okay. Koszty chociażby drążków Wattsa
które są zamontowane na tylnym dyferencjale, to jest rzędu 5000 dolarów. Koszty, regulowanych wahaczy połowę tyle. Koszty zawieszenia de facto to jest już rzędu około 8000 dolarów. Okay. Całkowicie zmodyfikowany układ wydechowy. W tym aucie jest, zaczynając od kolektorów wydechowych, od silnika, czyli tak zwanych long tubów. Przechodzi pełny przelot, zakończony topowym, dedykowanym wdechem, czyli Borla Attack. Mhm. Borla Attack została troszeczkę kastrowana ze względu na moich sąsiadów, co pozdrawiam. Też pozdrawiam. W środku też się dużo dzieje. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, no to pasy i klatka. Dokładnie. Klatka jest ze sklepu Shelby Store, zamontowana, oryginalna. Pasy stopowej firmy, też ze Stanów. To nie są fabryczne, tylko zrobione przez ciebie. Tak, tak. Rozumiem. Nie czułem osobiście, ale zamówiłem ze Stanów. Tak, 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 tak. O to mi chodziło. Dodatkowo zegary też z Shelby Store'a. Troszeczkę inna kierownica, jeżeli chodzi o obszycie, tak jak mi się to podobało. No i oczywiście siedzenia Recaro, które były robione specjalnie pod wersję SVTS 2013 roku. Wyglądają jak takie mega wygodne kanapowe fotele, fajne. Przy tym zawieszeniu nie są wygodne, ale fajnie trzymają się jak lecisz bokiem. Tak? No to co? No to, skoro mamy przedstawiony samochód z góry, no to może przejedźmy się autem. Chodź. Jak to drze mordę! Jak popaprany! Słychać go już z daleka. Wy go nie widzicie, ale ja już go słyszę. Jakie to jest głośne! O! Jaki piękny Uber! Okej, okay, zaczynamy jazdę. Na pierwszy, jakby pierwsze wrażenie, te kubełki to naprawdę wygodne kubełki. Takie soft. Prowadził ktoś twoje auto wcześniej? Nie. Jesteś pierwszą osobą. Wszystkie? Wszystkie. Słuchaj, na razie trakcja jest włączona, wszystko tak jak ma być. Może nie wyłączajmy jej dzisiaj, patrząc na pogodę. O kurde, jakie ciężkie sprzęgło. Sprzęgło jest ciężkie, musisz do końca docisnąć, no wiadomo. Jedynkę masz do 80 na godzinę, 90. Tak? Pokazuje niby w instrukcji do stówy. Trochę się stresuję tym, że nie znam auta. Koło mnie siedzi właściciel, którego auto to perełka i nie chcę mu nic zrobić, przez co jeszcze bardziej uważam na auto. Poza tym jest ciężkie w prowadzeniu, można powiedzieć. Takie na pierwsze wrażenie oczywiście. Nie wiem, jak ty uważasz, Paweł? Słuchaj, auto jest zajebiste, tylko trzeba mieć doświadczenie do tego auta i umiejętności. I kilkanaście godzin na torze najlepiej. Ach, zrywne. Więc reaguje bardzo szybko na gaz. Więc na pewno jakbyś pojeździł dłużej, to bez problemu byś sobie opanował. Nie mogę tego sprzęgła wyczuć. Za ciężkie sprzęgło. Chwyta na samej górze, nie? Tak, na samej totalnie. To, no, tak mają właśnie te auta, że u góry. Na samej górze chwyta, sprzęgło wyczynowe ma cloud, więc troszeczkę inaczej niż w oryginał. Nie umiem sobie wyobrazić, jak to prowadzi się na torze, naprawdę. Słuchaj, plus 12 stopni i byłoby fajnie, wtedy opona tak mega klei, że to auto, widzisz, jedziesz na czwórce, zobacz jakie masz przyspieszenie na czwórce już, nie? Weź sobie trójeczkę i wtedy mu daj w palnik, tylko troszeczkę, niech się jeszcze rozgrzeje. Wyczuj gaz po prostu. To jest gaz nawet nie w połowie. Tak, tak, no zaraz zobaczymy, będzie słychać kompresor przy 4000. Tak? Taka bestia, taka naprawdę robi na mnie bardzo duże wrażenie i nie to, że może boję się o życie prowadząc to auto, ale boję się o to auto prowadząc je jakby pierwszy raz. Boję się, że coś się stanie. Dokładnie, bardziej wyczuję, że auto przy zmianach biegu, bo niestety tu nie jest automat, albo stety, manual, stety. Więc bardziej wymagający od kierowcy jest. Oznakowani w okolicy, BMW. Słuchaj, tu masz moment, masz tą prędkość 100 na godzinę, tak? De facto zabawa zaczyna się od stówy w górę dopiero. Tak, co ze 3 sekundy masz do setki, na dobrych nawierzchni, na dobrych oponach, z 3 będzie, myślę. 3 będzie, tak. Przy tej mocy, przy... Oznakowani w okolicy, Skoda.
No dobra, kawałek prostej. Jak on wyje ten kompresor, jak w Hellcacie? No tak, podobna ta, podobna. Podobne, no. Pojemność kompresora. Jak strzelił. Pamiętasz właśnie? Mieliś cały czas, mieliś. Ale to jest dobre. Odczujesz większą przyspieszenie na człowieku na wciśnięciu fotel. Patrz, kiedy w prawo lecimy. Tak, kiedy sklei opona, rozumiesz, tak, nie? Oczywiście, że tak. Przy niekleieniu opon nie odczuwasz takiego pierwszynięcia po prostu, nie? Fotel. Ja pierdzielę. Nieoznakowani w okolicy BMW. To nawet nie był pedał w podłodze. Jak to wyrywa? Ale to jest... Nie, ja mam za duży respekt do tego auta cały czas po tych kilometrach. Tu jest 18. Jest. Jeden dzień vloga to jedna czekoladka. Odliczamy do świąt. Pozdrawiam, wesołych. Bardzo Ci dziękuję za całe nagranie. Bardzo miło było przejechać się Twoim samochodem. A ja przesiadam się do swojej E-klasy. Już jutro odcinek z poczciwym Krzychem w Krakowie. Zobaczymy, jak jeździ się jego BMW M2. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. No ale o tym już wiecie na pewno. Trzymajcie się i do następnego. Cześć i subskrybujcie.